Witamy serdecznie na trakcie pamięci bohaterów Bitwy nad Bzurą. Punkt pierwszy naszej podróży znajduje się w miejscowości Sochaczew. Tutaj w 1939 roku toczyły się ciężkie walki o miasto. Tutaj miasta bronił 2 Batalion 18 Pułku Piechoty. To właśnie tutaj zakończyła się epopeja obrońców naszego miasta. Tutaj, kierując przeprawą swoich przerzedzonych oddziałów, których stan nie wynosił już więcej niż 20%, to właśnie w tym miejscu poległ major Feliks Kozubowski i dlatego most, który widzimy za mną, nosi dzisiaj jego imię. Jednym z ważniejszych punktów naszego przewodnika jest właśnie kościół w Brochowie, gdzie znajdują się liczne upamiętnienia i tablice żołnierzy i oficerów walczących w tej bitwie. Na terenie dziedzińca przykościelnego znajdowała się także mogiła żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych, którzy nacierali na Brochów. Tam zostali pochowani, a po wojnie przeniesieni na cmentarz na Powązkach w Warszawie. We wrześniu 1939 roku teren powiatu sochaczewskiego stał się wielkim polem bitwy. Bitwa nad Bzurą rozegrała się na 150 km², ale jej główne walki właśnie odbyły się na terenie powiatu sochaczewskiego. Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty od 2 lat realizuje projekt Bitwa i Pamięć, przewodnik terenowy Bitwy nad Bzurą. Rozpoczęliśmy naszą pracę na terenie powiatu sochaczewskiego, gdzie te walki były najkrwawsze, najwięcej rannych, poległych, najwięcej miejsc pamięci. W pierwszym etapie naszego projektu opisaliśmy cmentarze, groby, mogiły, cmentarze parafialne, które skrywają szczątki wszystkich tych, którzy polegli właśnie tutaj w walkach nad Bzurą. W drugim etapie staramy się opowiedzieć o miejscach pamięci, o pomnikach. Jest ich na terenie naszego powiatu sochaczewskiego bardzo wiele, tak samo jak cmentarzy. W tym roku opowiemy o 28 takich obiektach, takich miejscach, w których społeczność lokalna oddaje hołd tym wszystkim, którzy tutaj walczyli, oddaje hołd poległym. Są to miejsca, które powstawały dzięki pracy społeczników, dzięki pracy samorządów lokalnych, dzięki pracy harcerzy, rekonstruktorów, w tych wszystkich punktach, w których bił się żołnierz polski. Wśród wielu bohaterów walczących w bitwie nad Bzurą, tutaj właśnie w Witkowicach, jest też słynny pułkownik Łukasz Ciepliński, który jako młody podporucznik w 62 Pułku, jako dowódca kompanii przeciwpancernej, zniszczył tutaj w Witkowicach od 6 do 8 niemieckich czołgów, które nacierały od strony Brochowa, próbując zaatakować przeprawiające się tutaj w Witkowicach oddziały. To właśnie ku jego pamięci stoi dzisiaj obelisk pamiątkowy. Artyleria niemiecka ciągle niszczyła most i ciągle burzyła przeprawę, którą starali się wznosić polscy saperzy. Tutaj z nurtu rzeki zachowała się seria niemieckich zdjęć z 1939 roku, gdzie właśnie tu w rzece i na burtach, można powiedzieć, koryta rzeki widać rozbity polski sprzęt wojskowy, widać rozbite tabory, artylerię, zabitych żołnierzy. Jesteśmy w miejscu, w którym przelało się wiele krwi żołnierskiej. Ostatnim obiektem, który prezentujemy w naszym tegorocznym przewodniku, jest kompleks pomników w miejscowości Wyszogród. Chociaż Wyszogród nie leży na terenie powiatu sochaczewskiego, jednakże to miejsce, w którym wybudowano pomnik, jest ściśle związane z walkami nad Bzurą 1939 roku. Miejsce to ściśle związane z bitwą nad Bzurą poprzez działania artylerii niemieckiej, która operowała w tym rejonie. Znajdujemy się na wysokim brzegu Wisły. Tutaj wszędzie w 1939 roku działały jednostki artylerii niemieckiej, które ostrzeliwały rejon przepraw wojska polskiego na Bzurze, w Witkowicach, w
Mistrzewicach, ostrzeliwały też tereny leśne, gdzie koncentrowały się polskie oddziały do przeprawy na rzece Bzurze. Nasz przewodnik dedykujemy tym wszystkim żołnierzom, którzy polegli w bitwie nad Bzurą, a walczyli właśnie w składzie jednostek Armii Poznań i Pomorze. Przewodnik w formie książkowej będzie do odebrania przez wszystkich zainteresowanych, przez wszystkich chętnych w Bibliotece Miejskiej w Sochaczewie oraz w Bibliotece Pedagogicznej w grudniu 2021 roku. Zapraszamy do korzystania z naszego przewodnika i podążania szlakiem żołnierzy bitwy nad Bzurą.